Dzisiaj mija 25. rocznica śmierci Jonasza Kofty. Jonasz Kofta, całe życie związany z Warszawą. Fantastyczny poeta, satyryk, artysta estradowy właśnie, który był współzałożycielem kabaretu Pod Egidą, ale nie tylko. Najpierw występował w Hybrydach, no a potem przez całe lata związany był także z Polskim Radiem. Powstała nie tak dawno, aczkolwiek też już nie tak bardzo niedawno, fundacja Jonasza Kofty. Jej przedstawiciel, a także syn Jonasza Kofty, pan Piotr Kofta, jest gościem poranka w RDC. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. No i trochę tak sobie pomyślałam, że my porozmawiamy raczej o działalności fundacji, to znaczy o tym, czym ona się zajmuje. To jest druga, jeśli ja dobrze kojarzę, taka fundacja, która jest poświęcona ważnej postaci polskiej kultury, działająca w Warszawie obok Fundacji Okularnicy imienia Agnieszki Osieckiej. Wiem, że są jakieś próby powołania takiej fundacji, która zajmowałaby się spuścizną panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, prawda? No i jest wasza fundacja, która też, jak rozumiem, ma przede wszystkim zajmować się spuścizną Jonasza Kofty. Ja bym jeszcze jednym zdaniem sprostował to, co pani powiedziała na początku. Jonasz był związany z Warszawą, ale dopiero mniej więcej od 17-18 roku życia. Wcześniej krążył po Polsce w różnych miejscach, razem z rodzicami. Ale właściwie jako dorosły człowiek pojawił się w Warszawie i wtedy zaczął być tym, kim był, prawda? No oczywiście, że tak. No Warszawa w jakimś sensie go stworzyła. Co do fundacji, każde działanie tego typu musi mieć swój dobry czas. My, ponieważ mamy niezwykle wprost wyrobiony zmysł praktyczny, to postanowiliśmy założyć naszą fundację w samym środku kryzysu gospodarczego. Proszę łyk kawy, tak? To się w jakimś sensie odbija na dość powolnym starcie. Powstała już blisko 3 lata temu i rozkręca się, ale rozkręca się powoli. No, z oczywistych względów. Znaczy, ponieważ w czasie doszliśmy do wniosku, że żeśmy się trochę spóźnili. Czyli to trzeba było wcześniej to zrobić, tak? W latach 90., ale wtedy nikt o tym nie myślał. Nie myśleliśmy o tym, oczywiście. Niemniej, z drugiej strony to był w jakimś sensie ostatni moment na to, żeby taką fundację założyć. No z racji tego, że świat się zmienia, czasy się zmieniają i pamięć i tę ucieka, pamięć trzeba już podtrzymywać. Ona tak spontanicznie się już nie utrzyma sama z siebie. Jakby to powiedzieć, Jonasz był człowiekiem kompletnie z innej epoki, prawda? Co więcej, zmarł w roku 88, czyli na rok przed tym, zanim to tutaj wszystko się zawaliło. Tak. I wywróciło na lewą stronę. Był też człowiekiem, jakby to powiedzieć, całkowicie analogowym. Prawda? Takim, który w jakimś sensie do tej współczesnej, do tego współczesnego pośpiechu, szaleństwa cyfrowego, jakimś tam nie pasuje. To jest oczywiście problem, ale to jest też jakiś atut. Ponieważ jest to jakiś symbol nostalgii za... Tak, ale też myślę, że... Za czasem, kiedy się tak strasznie nie spieszyliśmy. Ale też myślę, że trzeba bardzo uważać, żeby go nie wrzucić do takiej szufladki pod tytułem sentymenty, nostalgia. Nie, jego się nie da wrzucić do takiej szufladki. Okay. Był za dobrym poetą. Po prostu. No powiedzmy o tym, że ukazały się w ubiegłym roku książki. Mniej więcej to, co udało nam się zrobić, to doprowadzić do, dzięki oczywiście współpracy z wydawnictwem Pruszyński i spółka, do wydania 3 tomów jego tak zwanych dzieł zebranych. Powiedzmy dzieł zebranych.
Ale zdaje się, że trwają też prace nad czwartym tomem. Jeszcze będzie czwarty tom, tak. No właśnie. To się opóźnia z racji tego, że ja nie mam czasu. Rozumiem, a to wszystko jest na pańskiej głowie, tak? No znaczy złożenie tego do kupy, oczywiście tak. Transkrypcja i tak dalej. Poza tym z tym czwartym tomem jest o tyle problem, że Jonasz większe formy pisywał w duetach. To był człowiek od małych form poetyckich, prawda? I w tym się czuł najlepiej. Jak trzeba było zrobić coś większego, to on potrzebował już mieć jakąś lokomotywę, która go pociągnie. W związku z tym, ponieważ już trzeci tom był, w dużej mierze składał się z tekstów dramatycznych, satyrycznych, które były pisane z innymi ludźmi. Tam są przede wszystkim dialogi na cztery nogi, fachowcy. Czyli te teksty pisane ze Stefanem Friedmanem. Tak, tak. Ten czwarty tom będzie się składał w zasadzie wyłącznie z duetów. Do tego oczywiście dochodzą sprawy z prawami autorskimi. Tak, to wydłuża oczywiście. No to jest pewien problem, tak, ale mam nadzieję, że się może w ciągu roku wyrobimy z tym czwartym. No ja bardzo bym na to liczyła, ale myślę też, że trzeba by zacząć myśleć może o czymś takim, do czego doprowadziła też zresztą połowicznie, bo tych tomów miało być dużo więcej i skończyło się bodaj na 10. Fundacja Okularnicy właśnie imienia Agnieszki Osieckiej, wydając ten wielki śpiewnik Agnieszki Osieckiej, który jest podstawą dla młodych ludzi przygotowujących się do festiwalu, a przecież festiwal imienia Jonasza Kofty też mamy w Warszawie. W nim nie ma takiego obligatoryjnego obowiązku śpiewania wyłącznie piosenek Jonasza Kofty. No niemniej na pewno do popularyzacji i przypomnienia niektórych spośród tych piosenek taki śpiewnik mógłby się przyczynić. I ja rozumiem, że tu też są... Pracujemy nad tym. Pracujemy nad tym na dniach, powiedzmy tygodniach będziemy mieli nową stronę internetową całkiem, bo teraz tam jest strona internetowa, zresztą pod prostym adresem www.kofta.pl, ale powiedzmy, że to jest przedsięwzięcie tymczasowe. Już jest przyszykowany projekt, on zaraz będzie uruchomiony i tam jest miejsce na archiwum nutowe. Postanowiłem, czy też postanowiliśmy zrobić to w ten sposób, no bo to oczywiście zmniejsza koszty znacząco. A, czyli rodzaj takiego cyfrowego archiwum tak, po prostu. Oczywiście, zamiast to wydawać na papierze, w luksusach wszelakich, co w dzisiejszych czasach jest w zasadzie już niemożliwe. Bo ktoś musiałby chcieć to sfinansować, no to postanowiliśmy zrobić archiwum cyfrowe. Z tym samym. Czyli z tekstem, nutami. No dobrze, ale może jakieś płyty chociaż. Może jakieś DVD z jakimiś zachowanymi fragmentami, nie wiem, czy to kronik filmowych, czy jakichś programów satyrycznych, rozrywkowych, w których Jonasz Kofta brał udział. Jak najbardziej. Tam jest na tej stronie również przewidziane archiwum multimedialne. No dobrze, a nie da się tak, żeby jednak na płycie część rzeczy wydać? Ja bym sobie kupiła taką płytę i myślę, że nie tylko ja. Nie, myślę, że się da. Myślę, że się da. Jak najbardziej w współpracy z telewizją czy z radiem. Da się. Pewnie, że się da. Ale myślicie o tym też, rozumiem, tak? Tak, jak najbardziej. Tylko to są drobne kroki, które po prostu robi się te drobne kroki i to trwa w czasie. No trwa w czasie, jakby... Wie pani, wszystko się rozbija o pieniądze, najprościej rzecz ujmując, niestety. No i wcześniej czy później musieliśmy do tego dojść, tak? No ja nie będę ukrywał, nie będę robił pięknych oczy tutaj, że na idealizmie można zbudować piękne nadzieje, co najwyżej. W każdym razie kolejny nasz taki projekt wiąże się z włączaniem ludzi młodych, bardzo młodych, nawet w krąg twórczości Jonasza. Nie wiem, pewnie nie uda się tego zrobić w tym roku, ale może w przyszłym. Taki rodzaj amatorskiego przeglądu piosenki połączonego z warsztatami. Czyli z jednej strony mamy młodych ludzi jeszcze w wieku, powiedzmy, licealnym, z drugiej strony mamy fachowców, którzy byliby w stanie jeszcze ich czegoś nauczyć.
Absolutnie deklaruję swoją pomoc i wsparcie w tej dziedzinie. Mam pewne doświadczenia, jeżeli idzie o funkcjonowanie takich właśnie i festiwali, i warsztatów, więc absolutnie publicznie deklaruję, że bardzo chętnie pomogę. Panie Piotrze, będziemy kończyć. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że dzisiaj na antenie RDC będą Państwo słyszeli piosenki Jonasza Kofty. W ten sposób chcemy uczcić tę 25. rocznicę jego śmierci. Pamiętając też o tym, że był niesłychanie pogodny, bardzo dowcipny i że niektóre piosenki, które napisał, mogą być zaskoczeniem wtedy, kiedy się nie wie, że to jest jego tekst na przykład. Zdecydowanie. Polecam Państwu lekturę dwóch pierwszych tomów tych dzieł zebranych, bo tam jest zebrana praktycznie cała poezja, którą on napisał. W tym teksty piosenek. W tym oczywiście teksty piosenek. Mhm. I cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, pamiętajcie o Jonaszu. Dziękuję pięknie. Piotr Kofta, przedstawiciel Fundacji Jonasza Kofty, a także syn Jonasza Kofty, był gościem poranka RDC w Polskim Radiu. www.kofta.pl to jest ta strona internetowa, którą Państwu polecamy. Dziękuję, panie Piotrze. Dziękuję bardzo.